Dacie sobie, więc wybraliśmy się dzisiaj na cały dzień do Wicklow. No i patrzcie, już tutaj pierwszy raz dopiero przy całym parkingu. Patrzcie, już sobie piękny podgrzybeczek. O, tutaj rośnie, patrzcie. No dobrze, nie wyszliśmy. Już taki piękny okaz nam się znalazł. Wątpliwy. Mam nadzieję, że dziś będą jakieś prawdziwki też. No i do kolejnego znaleziska. No wydaje się, troszeczkę dalej, patrzcie, piękne dwa podgrzybki. Zajączka, dlatego już tak troszeczkę wywróciłem. Takie trochę już spleśniały. Ale wygląda ok, tylko z tej strony trochę spleśniały, ale my go oprobimy. No i tutaj taki olbrzym. Też trochę się już rusza. O, o. Tak go wezmę, poczekajcie. O, już odpadło mu ten. Jeszcze może jakoś go uratuje. I taki duży, chyba największy jeszcze w sezonie, tylko zaraz podejdzie kocączka. No i do kolejnego znaleziska. No wszyscy, więc teraz poszliśmy sobie tutaj tak bardziej wiesz, tych krzaczorowych, takich gęstych częściach lasów. Bardziej rosną grzyby niż takich, wiecie, takich trawowych, mechowych. I patrzcie, tutaj właśnie na skraju niego sobie piękny ten urósł, prawdziweczek. No. Znaczy zaczyna jeszcze, parę lasów sprawdzimy. Nie jest najgorzej. No i do kolejnego znaleziska. No więc byliśmy w sporu lasach, akurat tam w okolicach Glenamur, Glendalough. To jest, no powiem, gdzie to było, bo tam nic nie ma. Tam pełno grzybiarzy, ale w tych lasach nic już nie ma. No i teraz poszliśmy już bardziej do naszych lasów tutaj. No i mamy, patrzcie, jaką niespodziankę mamy. Przepiękny prawdziwek. To się nazywa grzyb. No. Od razu co, wyszliśmy do nowego lasu, tutaj niedaleko naszego. I patrzcie, już taki piękny się teraz. No, do kolejnego znaleziska. No wytarcie się sobie, teraz poszliśmy już do naszego głównego lasu i patrzcie, jakie cudo, które nas dziś przywitało. Patrzcie, jaki piękny prawdziweczek, tylko muszę z nim uważać. Jak to wziąć? Rany, jak go stąd wziąć? O. No, piękny, cudowny prawdziwek. No, jeszcze trochę obejdziemy nasz las, no i do kolejnego znaleziska. No, więc to wszystko na dziś. Dzisiaj obejrzeliśmy już sporo lasów tam w Glenamur, Glendalough, gdzie nas no parę grzybków było, ale ten las nas uratował, parę tych. Pod grzybków tutaj było parę czajów świerkowych, ale najważniejszy dzisiaj jest ten, co nas przepiękny uratował cały dzień. No nie jest tak dużo, jak ludzie stawiają na Facebooku 5 koszyków samych grzybów. A, no po prostu mieliśmy nieszczęście, ale jutro znowu działamy tutaj w naszych okolicach. Szukamy miejsc, no i... Fajnie dzisiaj było, ten prawdziwy był super. Ten no tutaj też wszystkie grzybki zdrowiutkie. No i na razie, ten trzeci się podoba. Jak tak, to zawsze w górę. Komentujcie, co się i do zobaczenia jutro.